Witajcie moi mili. Ja dzisiaj przychodzę do Was z taką inspirującą historią dotyczącą dźwięku kamertonów. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że jeszcze niewielu ludzi na świecie w ogóle ma pojęcie o tym, że kamertony to jest doskonałe narzędzie do terapii. Praktycznie zarówno w przypadku zaburzeń zdrowia fizycznego, jak i zaburzeń typu emocjonalnego, co byśmy nie wzięli z zakresu naszego samopoczucia, generalnie samopoczucie wiąże się z ciałem, z emocjami, z umysłem, to wszystkie te aspekty możemy balansować, harmonizować, czyli leczyć, czyli doprowadzać siebie do porządku przy pomocy dźwięku. Ja opowiem Wam taką historię moją a propos kamertonów, które wtedy po raz pierwszy zapaliły mi takie światełko w głowie, że to jest najdoskonalsza metoda na świecie. Oczywiście jest bardzo wiele innych instrumentów, którymi możemy się posiłkować niezależnie od kamertonów, ale ja się skupiam na kamertonach, bo kamertony są takim narzędziem przede wszystkim małym, a więc zmieści się to do każdej torebeczki. Możemy go, takie kamertony, wziąć ze sobą na wakacje, podczas gdy już misy dźwiękowe czy tuby harmoniczne, które tutaj widzicie, no to raczej tego już do walizki nie zapakujesz. A więc ja się skupiam w tej chwili na tym, co jest wygodne, co jest bardzo praktyczne i co może być dla praktycznie każdego człowieka dostępne, jeżeli chodzi o finanse. Taki kamerton to nie są duże wydatki, to jest rzędu 200 zł na dzień dzisiejszy, a jeżeli wiemy, że na wstęp potrzebujemy tak naprawdę trzech podstawowych kamertonów, no może czterech, gdybyśmy jeszcze chcieli sobie robić terapię bólu, czyli trzy kamertony, ewentualnie jeszcze jeden do tego, żeby poszerzyć ten nasz asortyment i możliwości terapeutyczne. I z takimi trzema kamertonami możemy zasuwać po całym świecie i w sytuacji, kiedy niezależnie od tego, czy nas boli głowa, czy mamy zaburzenia rytmu serca, czy mamy bezsenne noce, czy mamy zwichnięcie nogi, naciągnięcie ścięgna, cokolwiek by nie było, to mamy szybką możliwość terapii. I oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, że do tego trzeba straszną ilość nauki przejść, wiedzy pochłonąć, żeby profesjonalnie się tym zajmować. Owszem, jeżeli chcesz być takim super, super, hiper wypasionym specjalistą i wielopłaszczyznowym, to wiadomo, że ta wiedza musi być obszerna. Ale jeżeli chcesz poruszać się z kamertonami w zakresie podstawowych Twoich problemów, które zdarzają Ci się często w życiu, to po prostu możesz się nauczyć jakby obsługi swojego ciała. I to już nie jest trudne, bo nasze ciała funkcjonują w taki sposób, że tak jak w obrębie psychiki, tak i w obrębie ciała fizycznego odpalają się dokładnie te same mechanizmy, czyli te same dolegliwości, ten sam sposób emocjonowania się, ten sam sposób myślenia i to jest jakby w zamkniętej pętli powtarzalność. A więc jeżeli jest powtarzalność, to my do tej powtarzalności możemy nauczyć się narzędzi, tak jak obsługi własnego samochodu, który na przykład już wiemy, jakie on, starzejący się samochód, jakie ma tam ułomności i jak my możemy jeszcze go używać, pomimo że na przykład jest bardzo stary. I to dotyczy praktycznie wszystkich rzeczy na świecie. Ta moja inspirująca historia może zainspiruje osoby, które narzekają na to, że są w wiecznym stresie, nie mogą spać, że mają ataki lęku i tak naprawdę nie mogą się ogarnąć, nie mogą się wziąć do roboty, bo cały czas te emocje ich prześladują. Może też będzie to inspiracja dla innych. Natomiast ja mam dwie takie sytuacje w życiu, jeżeli chodzi o dźwięk, które jakby dały mi bardzo duży powód do tego, żeby nie odstępować, a szczególnie teraz,
szczególnie teraz czuję wartość tego sprzętu. Wiemy, w jakich czasach żyjemy. Wiemy, jak bardzo ważna jest samodzielność, we wszystkim samodzielność i nie załamywanie się, nie powielanie tych samych stereotypów, że po prostu nie jestem w stanie albo jestem głupi, wszyscy inni wiedzą lepiej, bo cały świat platformy społecznościowe jest, tak to się kręci, że to, co my widzimy właśnie poprzez te obrazy piękne, czy piękny świat Instagrama, to wszystko jest nieprawda, tak? To wszystko jest nieprawda. Oczywiście można by było dalej podejść, że w ogóle wszystko jest iluzorycznym teatrem, ale ja bym tutaj rozgraniczyła to określenie nieprawda do rzeczy, które nam nie służą, kompletnie nam nie służą. Czyli jeżeli złapiesz jakieś metody, spotkasz się z takimi metodami, które Ciebie przekonają do tego, wow, to nam nie działa, to po prostu trzymaj się tego, bo to jest Twoja kotwica. My musimy mieć swoje kotwice. Możemy na przykład mieć swoje zioła, które nas zawsze ratują w sytuacji na przykład niestrawności. I ja mam takie ziółko, które mnie zawsze ratuje. Pod tytułem, uwaga, wrotycz. Ale nie o tym chciałam dzisiaj mówić. Chciałam mówić o inspiracji, jeżeli chodzi o Camerton. Pierwsza sytuacja to była taka, gdzie ja po prostu miałam trudny czas w życiu i pojawiły się uciski w klatce piersiowej i zaburzenia rytmu. Choć nie jestem osobą chorującą na serce, choć nigdy w życiu wcześniej nie miałam takich objawów, czyli zupełnie coś nowego. I w tym momencie miałam dostęp tylko i wyłącznie do dwóch kamertonów. Na ten moment miałam dostęp do dwóch kamertonów. I były to dwie ziemie w cyklu rocznym. Po prostu wzięłam je ze sobą, a to było na wyjeździe. To było na wyjeździe. I wiedząc, jaka jest moc kamertonów planetarnych, oczywiście ja o tym cały czas tłukę na okrągło i będę tłukła na okrągło aż do znudzenia waszego i może mojego, nie wiem. Dwa kamertony i ja po prostu sobie usiadłam w ciszy w hotelu i zrobiłam tak. Takie kamertony się aktywuje. Akurat na wyjeździe nie miałam mojego aktywatora wspaniałego, czyli kostka jogi z filcem naklejonym, dwie warstwy filcu. Więc, ale miałam wykładzinę podłogową, a to jest dokładnie ten sam efekt, czyli aktywacja na tej wykładzinie podłogowej w pokoju hotelowym i wytwarzamy dźwięk. Dwa naraz, to aktywuje się tak, uderzając w taki sposób, nie? Czyli dwa naraz, kostka jest o tyle dobra, że ona nam nie spada z kolan, bo ludzie też aktywują okrążek hokejowy, to się nie nadaje w ogóle, w tym sensie nie postawisz go i nie zrobisz dwoma kamertonami wzbudzenia. Także to jest nasz aktywator, albo mówię, podłoga z dywanem czy wykładziną, pyk i... I wytwarzanie dźwięku. Wytwarzanie dźwięku po prostu jak mnich buddyjski, no bo to jest ten dźwięk, to jest om. 136,1 Hz to jest om. Już w tym momencie, kiedy to się robi, już w tym momencie następuje balansowanie, bo to jest częstotliwość naszego ciała. To jest częstotliwość naszego ciała. Co na górze, to na dole. Wzorce większe znajdują rezonans, jakby rezonują z wzorcami mniejszymi. My jesteśmy mikrokosmosem, wzorce większe to są kosmiczne wzorce, czyli częstotliwości tak zwane planetarne. Planetą jest Ziemia, na której my mieszkamy, tak? To jest ten teatr tej iluzji wielkiej, ale dla nas namacalnej, więc dla nas rzeczywistość. I już w tym momencie, kiedy wchodzimy w rezonans poprzez dźwięk przypominający, jakby nam przypominający, naszemu ciału, że to jest harmonia. Na bazie tego dźwięku pojawia się harmonia. Już jest, już się dzieją rzeczy.
I nawet jeżeli zrobisz kilka wzbudzeń, dwa, trzy wzbudzenia i chwilę posiedzisz i pomruczysz właśnie w taki sposób, to nie musi być ani ładne, ani nikomu się nie musi podobać, bo to nie jest spektakl teatralny, to nie jest śpiewanie dla kogoś. W miarę jak będziesz to robić, to twój głos będzie coraz czystszy. Pamiętaj, że głos byle jaki, ludzie nie lubią często swojego głosu, mówią, mają brzydki głos. A to jest w ogóle nieistotne. Głos byle jaki, taki charczący, to jest głos starego roweru. Jak na rowerze zaczynasz jeździć, to go naoliwiasz, tego rozruszasz i już nie piszczy. A więc nie bądź starym rowerem po prostu. A jeżeli jesteś starym rowerem, no to się musisz odrestaurować. I w tym momencie okazuje się, że to ciało zaczyna śmigać już jak odrestaurowany rower. Przepraszam za to porównanie, ale tylko poprzez takie porównania my jesteśmy w stanie w ogóle zajarzyć często, że aha, to się ma tak samo jak w życiu człowieka. Także już to jest takim pierwszym wstępną harmonizacją. Potem ja zrobiłam coś takiego, że postawiłam sobie jeden kamerton tutaj między piersiami. U mężczyzny to jest na wysokości sutków, u kobiety jest, sutki są niżej, no więc jest trochę wyżej. I to jest tutaj taki dołeczek, zagłębienie na tym głównym kanale osiowym przednim, tak zwany RenMai 17 dla osób, które coś wiedzą na ten temat. No i co? I to jest punkt, który okazuje się, że w medycynie chińskiej jest punktem otwierającym klatkę. Punktem, który pozwala na wejście jakby większej ilości energii, chi, do organizmu, tak? To jest chi płuc, ale jednocześnie jest to punkt, który harmonizuje serce. Jak są zaburzenia rytmu, harmonia serca. Oczywiście jest wiele innych punktów. Im więcej my wiemy, tym więcej możemy jakby skutecznych form pomocy sobie wdrażać, ale zaczynamy od bardzo prostych rzeczy. I ja zrobiłam jeden tutaj, drugi tu. Pamiętamy tylko, że trzymamy tylko za to, nie trzymamy za to, bo wtedy dźwięku nie będzie. Trzymamy za tą, za rączkę. Ja polecam zawsze kupować z takimi nakładkami, tu akurat są korkowe nakładki, bo po prostu nie jest to zimne, nie wylatuje z rąk, przyjemniej się trzyma i bardziej stabilnie. Także jeden tu, ten sam dźwięk i drugi tu. To nie musi być głośne buczenie. Czy wiecie, jakie cuda się dzieją po tym? To jest po prostu magiczne. Nic więcej nie musisz robić. Posiedzisz sobie tak z 10 minut i porobisz takie rzeczy. No ile czujesz? Oczywiście, możesz dłużej. Czasami jest tak, że wchodzisz w taki stan takiego już ukojenia i tak ci jest fajnie. Już nie chce ci się trzymać, już ci ciężko, już ci ręce bolą. Odstawiasz i dalej. I w pewnym momencie przychodzi takie z wewnątrz, nie, już wystarczy, już jest okej. Okay. Jakoś fajnie, okej. Okay. Więc, czyli chcesz mieć okej? Okay? To jest jedna sytuacja, a kiedyś miałam też taką sytuację z misą. W ogóle to był pierwszy mój kontakt z tematem pierwszy kontakt z tematem dźwiękowym w sensie terapii. To były misy dźwiękowe, bo ja, koleżanka mnie wyciągnęła na jakieś takie spotkanie. Pamiętam, że to było spotkanie z Donem Conroe, który był na ten moment wiele lat temu jakby nazywany mistrzem gongu. Taki starszy dziadunio. I co ja wyniosłam z tego? Wyniosłam to, że jeszcze wyniosłam miskę, czyli zakupiłam miskę, która mi pomogła, bo postawiłam ją na splocie słonecznym, czyli tu. Miskę, która miała około kilograma.
Ja już tej miski nie mam, bo ktoś wymantoczył ode mnie koniecznie, no więc odstąpiłam. To była tej wielkości miska. I ja ją po prostu postawiłam tutaj na splocie słonecznym, a wiemy, że jak mamy ból często żołądka, zacisk żołądka i problemy trawienne wtórnie, to jest co? To jest tutaj blokada. Ja pamiętam, że ją postawiłam. Na początku, jak ją postawiłam, nie było dźwięku, czyli tak jakby to zaburzenie spowodowało, że nie przewodziła ta przestrzeń dźwięku. Tak jakby dźwięk był zjedzony przez tą przestrzeń. Po czym kilka razy uderzałam, pojawił się dźwięk i wraz z pojawieniem się długiego dźwięku misy, co się stało? Ból ustąpił. To akurat nie jest ten dźwięk, który ja bym jako pierwszy wybrała. To nie jest akurat ten dźwięk. Ja mam wiele bardzo mis różnych instrumentów, więc jakby to jest dopełnienie mojej harmonii. Bo mam takie trzy podobnej wielkości misy, które razem trójkę, taką triplet taki tworzą, które po prostu wow. No i co? I ja wtedy mówię wow. Wtedy pamiętam 400 zapłaciłam za tą misę. Wow, no nie wyrzucone pieniądze. Nie, no fajne. Tylko teraz zobaczcie, taką misę gdzieś na wyjazd, no raczej nie weźmiesz, tak? No jest to grzmot dodatkowy, którego nie weźmiesz. Ale możesz to samo, dokładnie to samo zrobić z kamertonami. I możesz to zrobić oczywiście samym, oczywiście dwie ziemie możesz zrobić, ale jeżeli chodzi o ból, to wtedy się raczej bierze albo dwie ziemie, albo ziemia i ziemia platoniczna. Ziemia roczna i ziemia platoniczna. I wtedy bierzesz sobie takie dwa kamertonki i co i gdzie stawiasz, dokładnie w tym miejscu. Efekt jest taki sam, bo już wypróbowałam to w innym czasie, jakby w innych okolicznościach. No i trzy wzbudzenia, u jednego dwa, u jednego pięć, okazuje się, że puszcza. Na początku one nie chcą grać. Czyli są jakby takim potwierdzeniem tego, że tam jest naprawdę jakaś tama na rzece. Jeżeli porównujemy przepływ energii do rzeki. A później się okazuje, że zaczynają one grać dłużej i jest dobrze. No i to są takie bardzo proste przykłady, bo ja będę się starała mówić dużo, dużo więcej o tych rzeczach, bo teraz naprawdę mam taki jakiś napływ energii, nie wiem, kosmicznej. Może też ma to związek z przejściem przez jakąś fazę, takie jakby dojrzewanie niedualne, co spowodowało, że jakby zupełnie z innej perspektywy pojmuję życie. I mam taki, po takim czasie takiego schowania się, że tak powiem, taka myszka, która spadła z kołowrotka i już miała wszystkiego dosyć i tu nic nie ma. I wtedy pojawiło się wiele też moich takich produkcji na ten temat. Okej, tu się coś ułożyło, jakby jest taki rozpad pewnych oprogramowań, nawet trudno to opisywać, rozpad czegoś, pojawienie się kompletnie nowej energii, ale kompletnie, czyli taki totalny powrót do Matrixu z budowaniem firmy, teraz z aktywowaniem wszystkich działalności, podłączeń pod jakieś finansowe wątki. Krótko mówiąc, wszystko, co jest ściśle związane z uczestniczeniem w regułach Matrixu. Także mam nadzieję, że ta energia pozwoli mi na to, że takie plany, które kiedyś one się budziły, a tak się budziły i umierały, i wiem, że kilka osób mi wytyka, że już były takie plany, ale one śmiercią naturalną upadły, bo tak miało być, po prostu miało być, nie wystarczało tej jakby wyrzutni rakietowej. I ja na dzień dzisiejszy jestem przekonana, że gdzieś tam rola tych dźwięków, którymi ja się otaczam, jest niewątpliwie jakaś bardzo głęboka i z tego powodu będę Wam dawać inspiracje, będę Wam dawać tipy, poprzez które ja tutaj ten dźwięk rozprowadzam nie tylko w swoim ciele, ale u potrzebujących
i będę Was tego uczyć, bo wiecie co, samodzielność w domu i zagrodzie to jest w ogóle podstawa, nie uzależnienie od specjalistów, samodzielność. A każdy z nas ma wystarczającą pojemność umysłu, tak, wystarczającą zdolność operacyjną. Wszyscy ci, którzy tutaj wpadli na ten kanał, mają tą zdolność operacyjną, żeby sięgnąć w sposób prosty po kamertony. Żeby sobie nie wyznaczać zbyt szczytnych celów i nie myśleć już z góry, że to będzie tak trudne, bo to wymaga najpierw 5 lat szkoły w tej dziedzinie, w ogóle kursów za miliony. Nie, to nie jest tak. I do tego doszłam teraz. Do tego doszłam teraz, bo jeszcze parę lat temu byłam w punkcie, w którym co chwilę załamywałam się, że to jest tak duża wiedza, że i tak tego się nikt nie nauczy, a więc i tak nikt tego nie zrozumie. No więc to jest naprawdę zwrotnica, krótko mówiąc, totalna. Bardzo dziękuję za wszelkie maile z propozycjami tematycznymi. Bardzo dziękuję również moim darczyńcom, a są takie czasem osoby, które gdzieś tam poczuwają się do tego, żeby odwdzięczyć się za pracę, bo to jest duża praca. Ja teraz bardzo jestem mocno sfokusowana na zbudowaniu całego tego systemu, który zacznie hulać, więc jeszcze chwilę się wstrzymać trzeba w oczekiwaniu na pierwsze jakby produkty moje. Ale nastawiam się totalnie na taką szeroką dostępność tej wiedzy i możliwość zastosowania przez, no może nie każdego Kowalskiego, ale co drugiego Kowalskiego, jak to się mówi. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Jak chcecie mnie wesprzeć, to pod spodem jest moje konto. Jeżeli lubicie moją muzykę, to też jest możliwość kupna muzyki. I to będzie zawsze mnie bardzo cieszyć i oczywiście pieniądz jest czymś, co jest bardzo potrzebne do realizacji wszystkich tych matrixowych projektów. Matrix jest piękny, daje mnóstwo możliwości pod warunkiem, że my z nim nie walczymy, tylko z nim współdziałamy i wtedy nie taki diabeł straszny, jakim go malują. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.